Wystawa Sztuka w Galerii jest naturalną kontynuacją projektu Sztuka w Przestrzeni, który realizowaliśmy w ubiegłym roku w przestrzeni sieci i miasta. Projekt ubiegłoroczny powstał w wyniku takiej naturalnej potrzeby wyjścia ze sztuką poza mury galerii. Przeprowadziliśmy wywiady z każdym z artystów. Na naszej stronie internetowej można tych wywiadów posłuchać tego, co myślą o twórczości własnej, jak również sztuce w ogóle. Sztuka w Galerii ma wydany już reprezentatywny katalog dla twórczości wszystkich artystów, gdzie pokazana jest ich twórczość, wybrane prace prezentowane wcześniej w przestrzeni miasta, ale także są tutaj zgromadzone wszystkie teksty pana Bartłomieja Majzla, który twórczo, poetycko ustosunkował się do ich twórczości. Ten katalog możecie Państwo zamawiać przez stronę internetową instytucji. Wszyscy artyści, którzy tu są prezentowani, to nie jest przypadkowy wybór, ale są to długoletnie przyjaźnie, są to swoiste grupy artystyczne, które zrodziły się na studiach, a potem rozproszyły w różnych miastach w Polsce i na świecie. Część osób studiowała na Uniwersytecie Śląskim Wydział Artystyczny w Cieszynie. I jest to na przykład pan Sławomir Brzoska, który na wystawie pokazuje swój zachwyt Katarzyną Kobro i prace rzeźbiarskie za pomocą swoistego medium kompozycji z bieli, światła w różnych figurach geometrycznych, ale także szkicowniki z podróży z różnych miejsc na świecie, gdzie wiąże sznurkiem kamienie i one stanowią jakby odniesienie do danego pejzażu, danego kraju. Pani Małgorzata Jabłońska zazwyczaj pracuje z piktogramem i te jej piktogramy pojawiają się w różnych formach. Na przykład są zatopione w pleksiglasie, są to postacie piktogramów wyryte w drewnie, a także wypalone, wytrawione w papierze w formie zestawu grafik. Te grafiki mówią wprost o pewnej dekonstrukcji i nawiązują do sztuki Petera Bruegla i jego słynnej wieży Babel. Marek Kuś z kolei stworzył 145 prac na podstawie takiej akcji społecznej, gdzie na początku kupił ramy w antykwariacie, a potem ludzie, przyjaciele, artyści znosili ramy do jego pracowni, a on te ramy wypełniał pisząc postacie w przestrzeni. Pan Piotr Lutyński z kolei nawiązuje do swoich zainteresowań mandalą, sztuką wschodu i pewną duchowością, która przyszła do nas ze wschodu. Pokazuje prace malarskie, ogromne koła, ale także pokazuje postać, która jest pozbawiona człowieczeństwa, ale jednocześnie wskazuje palcami mudrę buddyjską. Ta postać jest zaczerpnięta ze sztuki Malewicza. Pani Krystyna Pasterczyk, rzeźbiarka, pokazuje dla nas ogromny obelisk z wyrytym tekstem poetyckim, ale także kolażową pracę rzeźbiarską, taką płaskorzeźbę na ścianie, gdzie mamy fragment koła stworzonego z wosku, twarz lalki i wszystko jest zawiązane delikatną nitką. Jarek Rodycz z kolei jest fotografikiem, który pracuje praktycznie na całym świecie, ma swoje prace w wielu galeriach światowych. Jarek z kolei pokazuje nam takie postacie we wnętrzach, są to swoiste sceny rodzajowe z malarstwa holenderskiego, ale oczywiście uwspółcześnione i pokazujące zazwyczaj pracownie artystów, pełne ludzi, pełne zdarzeń, pełne szczegółów. Z kolei Waldek Rudyk jest związany najmocniej ze sztuką land artu, ale tym razem we wnętrzu galerii musiał odejść od tego działania i pokazał nam prace z drewna pokryte blachami. Najciekawsze w mojej opinii są jego prace, które są skrzyniami pokrytymi woskiem, blachą i zapiskami. Z kolei Adam Rzepecki, artysta bardzo znany z grupy Łódź Kaliska, odszedł od takiego swojego działania satyrystycznego
i wszedł w działanie malarskie, pokazuje bardzo wysoko na ścianie galeryjnej swoiste konstelacje gwiezdne. Jest to zapis konstelacji, bardzo poetycki i neon. Z kolei Piotr Szewczyk pracuje z płaskorzeźbą, ponieważ stworzył takie bardzo ażurowe płaskorzeźby z blachy, ale najpierw te rzeźby były trawione rdzą i rdza spowodowała, że można było odbić odbitki graficzne z tej rdzy, które są jakby jednorazowe. Następnie prace zostały pokryte lakierem i ta rdza została jakby uwieczniona, a z drugiej strony robi taką małą zabawę z historii sztuki, gdzie pokazuje trzy niewielkie prace wykonane tak jak ikonopisarze wykonywali na deskach specjalnie trawionych białkiem i jajkiem. Myślę, że ta wystawa jest interesująca ze względu na to, że są te prace ze sobą związane jednym wątkiem zapisu czasu, przestrzeni i absolutu.